Szanowni Państwo, zaczynamy! Zaczynamy najważniejszy dwumecz sezonu PGNiG Super Ligi. Zaczynamy wielki finał. Skład gospodarzy, trzech bramkarzy. Wichary, Morawski, Corrales, dalej Kwiatkowski, Daszek, Duarte, Rakoca, Wiśniewski, Gionea, Rosza, Piechowski, Tarabochia, Puszica, Michić, De Toledo i Żytnikow, wybrańcy Piotra Przybeckiego. No jest to obecnie najsilniejszy skład, na jaki stać ekipę gospodarzy. Warto przypomnieć, że problemy z kontuzjami spowodowały, że brakuje braci Gębalów, brakuje Sime i Wicia. W wyjściowym ustawieniu w ataku Corrales, Żytnikow, Piechowski w osi boiska, na bokach rozegrania De Toledo i Rakoca, Gionea, Wiśniewski na skrzydłach. To wystawia dzisiaj Piotr Przybecki wszystkich tych, którzy są zdrowi i mogą stawić dzisiaj czoło kieleckiej siódemce, tak jak powiedziałeś. Te braki dość uciążliwe, bo zostaje De Toledo sam na pozycji prawego rozgrywającego jako leworęczny, ale myślę, że tam w oddali gdzieś czai się i Michał Daszek, i Valentin Gionea, którzy też potrafią coś tam pozytywnego wnieść na prawej połówce. Dwóch bramkarzy przywiózł na dzisiejszy mecz talent Dujszebajew, Sławomir Szmal i Filip Iwić. W polu Jurecki, Walczak, Reichman, Hrabkowski, Kus, Aginagalde, Bielecki, Jachlewski, Sztrlek, Lijewski, Jurkiewicz, Zorman, Bombacz i Djukić. O ile Wisła ma problemy z kontuzjami, o tyle w Kielcach większych problemów z tego powodu nie ma. Brakuje oczywiście Pawła Paczkowskiego, dlatego między innymi Krzysztof Lijewski dzisiaj rozpoczyna grę w pierwszym składzie. Zorman, Jurecki w drugiej linii, Iwić oczywiście w bramce, Aginagalde, Reichman i Sztrlek w linii pierwszej. Wraca do poważnego, regularnego grania Mariusz Jurkiewicz. Grał w finale Pucharu Polski, no i dzisiaj też w składzie meczowym. Oczywiście kapitan nafciarzy marzy o tym, żeby na pożegnanie zdobyć złoty medal Mistrzostw Polski, no ale żeby tak się stało, to jego koledzy muszą rozegrać wielkie mecze. Wisła powinna mieć kilku poważnych liderów, jeśli chce podjąć walkę z Vive. Nie ma się co oszukiwać, na każdej pozycji Kielczanie mają przewagę. No mają przewagę przede wszystkim tych bardzo jakościowych zmienników. Tutaj ktokolwiek gra, czy jest Zorman, czy Bombacz na boisku. No ciężko tutaj szukać jakiejś różnicy. I tak powiedziałeś, no w Wiśle nie wystarczy jeden czy dwóch tych graczy, którzy pociągnie zespół. Musi ten kolektyw zapracować naprawdę bardzo zespołowo. Żytnikow, pierwsza bramka. Wisła prowadzi po trafieniu Rosjanina. No i podobnie Dima Żytnikow w tym niedzielnym spotkaniu, bo pewnie będziemy się często do niego odnosić, też rozpoczął od razu dobrym akcentem. Rozpoczął bramkami, rozpoczął rozgrywaniem i asystami do obrotowego. Później troszkę tego zabrakło. No mam nadzieję, że dzisiaj ta dobra gra Rosjanina będzie trwała znacznie dłużej, bo Wisła tego naprawdę dzisiaj potrzebuje. Popisał się rozgrywający reprezentacji Rosji, atakuje Vive z Zormanem. Na środku to jest mózg ekipy kieleckiej. Rzut Lijewskiego odbija Corrales. Bramka to jest to, na co dzisiaj muszą liczyć gospodarze, jeżeli chcą osiągnąć korzystny wynik. Rzut Rakocy odbija Iwić. Manuel Sztrlek, błyskawicznie Kielczanie 1-1. No i to najlepszy przykład, jak szybko trzeba wrócić do obrony po rzucie Rakocy. Cały zespół Wisły starał się jak najszybciej zająć swoje miejsca w obronie. I zabrakło tego jednego ogniwa, troszkę bardziej przesunięty do środka Valentin Gionea, a już natychmiast Manu Sztrlek ma dużo miejsca na oddanie rzutu. No on nie zwykł się mylić, ostatnio gra z niewiarygodną wręcz skutecznością. I to on otwiera wynik dla Vive. Jak na razie w tym sezonie 108 bramek reprezentanta Chorwacji, rzut karny. Kolejna bardzo dobra akcja Dmitrija Żytnikowa. Macie przygotowana akcja pod Rosjanina. Tutaj ewidentnie nie było zagęszczenia środka. Zostawili tutaj więcej miejsca Dimie na grę 1-1 z Piotkiem Hrabkowskim. Tutaj widzimy jeszcze pomagał Krzysiek Lijewski, ale wszystko miało już w obrębie pola bramkowego. Szansa przed Gioneą, szansa wykorzystana, 129. bramka Rumuna w tym sezonie PGNiG Super League. No i myślę, że nie ostatnia, bo tutaj jako pierwszy podszedł do rzutu karnego, bardzo pewnie wykonany. Od razu w pierwsze tempo, tak jakby przeczuwał, że Iwić gdzieś tam siądzie na parkiecie, spodziewając się rzut w dół. No i ten element, na który będziemy pewnie bardzo zwracali uwagę,
te stuprocentowe wykorzystanie z takich sytuacji pewnych na zdobycie bramki będzie miało kluczowe znaczenie dla końcowego wyniku. Kilka dobrych metrów pokonał Krzysztof Lijewski, oddał Jureckiemu, ten na środku. Sędziowie pokazują kroki Kielczanina. No chyba był inny pomysł na rozegranie tej akcji. Szukał Michał przez dłuższy czas takiego krosowego podania. Nie było możliwości, no i w ostatnim momencie już nie miał co zrobić. Był w bardzo trudnym ułożeniu, nie mógł oddawać takiego czystego rzutu na bramkę. Stąd też błąd i strata Vive. Upomnienie dla Mateusza Kusa po mocnej akcji w defensywie. Szansy szukał Brazylijczyk, José de Toledo. Oto ta sytuacja. Jeżeli chodzi o defensywę Vive w tych ostatnich tygodniach, naprawdę spisuje się całkiem nieźle. Środek tej współpracy z i Michał Jurecki, i Piotrek Hrabkowski, Mateusz Kus, Krzysiek Lijewski. Oni tam naprawdę robią kawał solidnej roboty. No i tutaj Wisła chyba będzie miała największy orzech do zgryzienia, bo jak to wszystko zatrybi, jak już zacznie ze sobą funkcjonować, to naprawdę bywa trudno. Nie tylko Wisła miała ostatnio problemy z forsowaniem szyków obronnych Kielczan. No i mam nadzieję, że tutaj tym razem, jeżeli chcemy mieć naprawdę emocje do samego końca w tym spotkaniu i być może też w sobotnim, to tutaj ta recepta na rozmontowanie nieźle działającej defensywy to jest klucz do sukcesu. Żytnikow do De Toledo, Rakoca. Nie przeszła piłka przez dobrze ustawiony blok ekipy Vive Tauronu. Raz jeszcze gospodarze, ale mamy już ostrzeżenie o grze pasywnej. Żytnikow, Kionea. No rzadko kiedy zdarza mu się oddawać rzuty z takiej pozycji. No próbował, po prostu taka sytuacja wymuszona, już sędziowie liczyli przez dłuższą chwilę te podania, już Gionea praktycznie wiedział doskonale, że ani bez nabiegu, ani żadnej tam dynamiki nie było. Próba oddania rzutu taki na zasadzie, a nuż wpadnie, to jest odrobinę za mało. Zorman do Aginagalde, panowie pokazują nam te zagrania już od kilku dobrych sezonów. Fenomenalnie układa się ich współpraca na boisku, ale tym razem dobrze nawciarze w defensywie. No tutaj już Mateusz Piechowski nie szukał żadnego trudnego rozwiązania. Wiedział, że jak już Zorman w ten sposób nabiega w kierunku strefy, to będzie szukał podania do Aginagalde. No i defensor Wisły bardziej skupił się na tym, aby zatrzymać Julena Aginagalde, aniżeli powalczyć o piłkę. Raz jeszcze atak pozycyjny mistrzów Polski. Zorman do Lijewskiego. Piłka wpadła do bramki. Remis po dwa. Ale już blisko Corrales, już tam był, wiedział, w którą stronę Krzysiek będzie oddawał rzut. Piłka chyba po dłoni hiszpańskiego bramkarza, dokładnie widzimy to w powtórce, znalazła drogę do płockiej bramki. Niezłe ostatnio występy Krzysztofa Lijewskiego w dwumeczu z Górnikiem Zabrze. 8 bramek, 5 w pierwszym, 3 w drugim meczu. W spotkaniu z MMTS-em 5 plus 4. Zobaczymy, z jakim dorobkiem zakończy dzisiejsze spotkanie. No ciężko spodziewać się, że Krzysiek zagra jakoś wyjątkowo złe zawody. No jego doświadczenie, jego umiejętności indywidualne predysponują go do tego, żeby zawsze stwarzał zagrożenie na boisku, nawet samą swoją obecnością. Żytnikow, ależ odpalił petardę Rosjanin. 3 do 2 i mamy już drugą bramkę Żytnikowa, to więcej niż jego średnia w całym sezonie, 1,9. Takim dorobkiem może się poszczycić, a może poszczycić. To za duże słowo Rosjanie. Ja bym w tej akcji chciał w ogóle zwrócić uwagę. Po raz pierwszy albo od dłuższego czasu widzimy Dymię Żytnikowa, który skacze z 10 metra i nie wdaje się w te przepychanki, jakieś próby gry 1 na 1. Tylko z 10 metra skacze w górę, a potem oddaje no najbardziej złośliwy, można tak powiedzieć, rzut dla bramkarza. Centralnie w środek bramki, tuż obok głowy bramkarza. No, wyglądało to niesamowicie, ale to jest naprawdę jeden z najpewniejszych rzutów, jeżeli chodzi o zdobycie bramki. Jurecki do Zormana. Zorman do 6 metra. Próbował jeszcze szukać Aginagalde ustawionego na skraju, bliżej lewego pasa działań. No Zorman szukał podania, a De Toledo szukał faulu w ataku i to wszystko skończyło się takim wynikiem pośrednim, czyli rzut wolny, bo faul oczywiście na Zormanie jak najbardziej prawidłowo odgwizdany przez dzisiejszych arbitrów.
Akcja Kielczan, no i znowu zderzyli się De Toledo i Zorman. Tym razem w polu bramkowym. Piłka raz jeszcze będzie grana z linii przerywanej. Przygotowany Aginagalde, jest Zorman. Lijewski także gotowy, żeby w każdym momencie wybić się do rzutu. Bramka Krzysztofa Lijewskiego. Kolejny taki niezbyt pewny rzut, no ale wpadło. No tutaj była już typowa walka wręcz. Krzysiek szedł do końca, zobaczył tam lukę między pierwszym a drugim w obronie. I pomimo tego, że był gdzieś faulowany, jeszcze Adam Wiśniewski zamykał, co prawda robił to już w obrębie pola bramkowego, więc nawet gdyby ta piłka pewnie nie wtoczyła się do bramki, to mielibyśmy rzut 7 metra. Żółta kartka dla Miliana Puszicy właśnie za poprzednią akcję, a to już Dan Emil Rakoca zatrzymywany przez Mateusza Kusa. No w środku, jeżeli atakuje się na taki mur jak Kus, jak Jurecki czy Chrapkowski, na pewno trzeba spodziewać się, że będzie tam dużo się działo. Te akcje tylko i wyłącznie na ten najwyższy środek obrony no stwarzają na pewno olbrzymie problemy. Jurecki! Nie ma jednak uznanej bramki na jednym i drugim końcu boiska. Najpierw naruszenie pola bramkowego pod bramką Iwicia, potem nieuznany gol Vive Tauronu Gionea. 4-3 gospodarze. Ale wracając do poprzedniej akcji, to co wcześniej wielokrotnie Zorman robił i przynosiło świetne efekty, tym razem zostało zinterpretowane jako faul w ataku. Troszkę nie zgadzał się z tym Słowianiec i nie zdążył wrócić do obrony. I świetnie wykorzystali to Wiślacy. Piłkę natychmiast do skrzydła. No i Gionea uruchomił swój nadgarstek. Ładna wkrętka. Jest czwarte trafienie dla Wisły. Dobry początek wicemistrzów Polski, czyli pierwszy z wielu warunków, które trzeba by spełnić, żeby ten mecz trzymał w napięciu do końca, już na małym plusie. Tak go można odhaczyć na małej liście, którą sporządzaliśmy przed spotkaniem. No to, czego zawsze w Orlen Arenie brakowało, czy w rozgrywkach Superligi, czy w Lidze Mistrzów, tej zaciętości, tej chęci takiej twardej walki. No jeżeli grać i szukać szansy z Vive, to na pewno tego elementu musi być aż nadto i tego Wiślacy szukają i właśnie prezentują od pierwszych minut. No ale tak trzeba grać, to już nie jest absolutnie żaden mecz o pietruszkę, to z finału o Mistrzostwo Polski, finał Superligi. No i taki mecz, taka oprawa, taki moment rozgrywek wymaga no już praktycznie gry na 100, a jak nawet nie na 200%. Dan Emil Rakoca, Emilian Puszica wymienili kilka uwag, przygotowani do gry w defensywie. Krzysztof Lijewski przez środek, złapany przez Emiliana Puszicę. 2 minuty dla Serba. No i teraz powiem Ci szczerze, że też bym się zastanawiał, troszkę jak Emilian Puszica, za co te 2 minuty? To jest przecież normalny element gry w piłkę ręczną, kiedy dochodzi się do przeciwnika i atakuje, aby przerwać całą akcję. Nie wiem, czy dlatego, że zrobił to na tyle dynamicznie, w takim swoim stylu, czy rzeczywiście gdzieś tam uderzył Krzyśka, choć widać na powtórkach, że jeżeli cokolwiek się działo, to tu w obrębie ramion. No więc taka troszkę dwójka z kapelusza. Tak czy inaczej, Wisła w najbliższej akcji będzie broniła w osłabieniu. Zobaczymy, jak będą grali nawciarze w ataku. Przypuszczam, że bramkarz opuści boisko, ale to dopiero za kilkadziesiąt sekund. Najpierw gospodarze muszą wybronić, no a podopieczni tego pana, Talanta Dujszebajewa, będą chcieli osłabienie rywali wykorzystać. Zorman, na boisku pojawił się Karol Bielecki. Lijewski na 6 metrze, trafia Krzysztof Lijewski. No to już taki niemalże stały element, który Vive wykonuje, grając w przewadze jednego zawodnika. Natychmiast melduje się Karol Bielecki jako to niesamowite zagrożenie rzutowe. A wszystko i tak właściwie rozprowadza Urosz Zorman, ściągając całą grę pod lewą stronę i szukając rozwiązań. Albo krosowe podanie do Biasa Reichmana na prawe skrzydło, albo do nabiegającego Krzyśka Lijewskiego. I tam powstaje przewaga 2-1. Którą tutaj bardzo często Kielczanie świetnie wykorzystują. I gospodarze w tej akcji z pustą bramką. Adam Wiśniewski. Mocna walka z Reichmanem. Żytnikow na zwodzie. Próbował jeszcze oddać rzut. Upomnienie dla Krzysztofa Lijewskiego.
Mogliśmy się zastanawiać, jak po tym nieszczęsnym dla Wisły finale Pucharu Polski zareaguje publiczność w Płocku, no ale już od pierwszych minut widać wyraźnie, że wspierają swój zespół i każda decyzja arbitrów spotyka się tutaj z różnymi reakcjami, albo z aprobatą, albo z poważnym protestem. Spodziewali się kibice przed momentem, że to będą dwie minuty dla Lijewskiego. Znaczy troszkę tutaj rzeczywiście akcja przypominała, bo to był Krzysiek, ewidentnie zagrał na proste ręce, odpychał Rzetnikowa, który szedł do rzutu. Tylko i wyłącznie rzut wolny podyktowali sędziowie. Teraz też ładna akcja Rosjanina. Widać, że tych emocji tutaj z Orlen Areny udzielają się zawodnikom. Tutaj nie ma mowy, że ktokolwiek odpuści. Poszedł Rosjanin tym razem na zewnątrz. No i pewnie gdyby też piłka nie wpadała do bramki, mielibyśmy rzut karny. Mariusz Jurkiewicz pojawił się na boisku na kilka sekund, ale to wystarczyło, by dostać żółtą kartkę. Tymczasem Zorman do Sztrleka trafia Chorwat. No wzorowo rozegrana akcja, bezwzględnie. Te umiejętności Zormana widać tutaj na każdym kroku. Doskonale wypracowana sytuacja dla Manu Sztrleka. No ale widzimy, że tam po całej akcji padł jak rażony piorunem jeden z zawodników Vive. Jeszcze się nie podnosi. Troszkę nam się emocje udzieliły, rozgrzały się głowy zawodników i to już w niespełna 12 minucie. No ale to jest finał. Ucierpiał Krzysiek Lijewski. No i tam jeszcze mają sobie do powiedzenia co nieco paru zawodników. No było to więcej niż mocne wejście José de Toledo. Iskrzy na boisku Krzysztof Lijewski, ma pretensje do rywala. Mamy nadzieję, że te negatywne emocje jakoś się po kościach rozejdą, no ale Krzysztof Lijewski nie wygląda, przynajmniej teraz, na człowieka, który łatwo o tym zapomni. No ja nie będę wracał już do spotkań sprzed lat, kiedy takich emocji mieliśmy dosłownie co kilka minut. Troszkę się zmieniły w ogóle tendencje, jeżeli chodzi o spoglądanie tego, co się dzieje na boisku. Wtedy tych kar było niby podobnie, a dużo więcej się działo na boisku. Dziś ta piłka ręczna nam troszeczkę tak złagodniała, można powiedzieć. No ale nie ma się co dziwić, że i czasem w takich meczach zaiskrzy. Wisła zatem po raz kolejny w osłabieniu, ale z pustą bramką w tej akcji. Na boisku zagościł Thiago Rocha, obrotowy. Zajął miejsce na szóstym metrze między Kusem i Jureckim. Gra Rumun Rakoca, piłka adresowana do Roszy, nic z tego nie wyszło. Reichmann do pustej, nie zdążył Morawski. No to jest to ryzyko, które za każdym razem gdzieś musi być wkalkulowane w decyzję, kiedy schodzi bramkarz. Jakakolwiek strata natychmiast otwiera drogę do bramki. Już Mariusz Jurkiewicz w pierwszym chwili myślał, czy nie rzucać przez całe boisko, ale zobaczył, że Tobias Reichmann jest odrobinę dalej i wysunięty. No i doskonale wyprowadzona kontra. Po raz pierwszy zatem w dzisiejszym meczu tablica wyników pokazuje prowadzenie Vive Tauronu Kielce. Wisła raz jeszcze wycofuje bramkarza. Michał Daszek w drugiej linii zajmuje miejsce na prawym pasie. Oto on, raz jeszcze próbowali grać z obrotowym. Szuka tutaj Piotrek Przybecki zdecydowanie przyspieszenia gry w drugiej linii w ataku pozycyjnym. No bo jak do tej pory tego zagrożenia rzutu za 9 czy za 10 metra było niewiele. To trzeba jasno podkreślić. No i tutaj ta szybkość działania Michała rzeczywiście może utrudnić, co po niektórym zawodnikom w defensywie, skuteczne działanie. Akcja Mariusza Jurkiewicza w piątek, miniony piątek, dostał pozwolenie od lekarzy, żeby zagrać w poważnym meczu w finale Pucharu Polski, niedzielnym finale. Grał nieźle, dzisiaj gra w pierwszym meczu finału PGNiG Superligi, akcja Żytnikowa. Kilka słów od Piotra Bugajnego, słuchamy. Tak, stan zdrowia Krzyśka Lijewskiego na razie wygląda tak, że Krzysiek musiał zejść do szatni. Być może będzie potrzebne szycie tej brody, która została rozcięta, także na razie Krzysiek nie może grać w tym meczu. Dziękujemy za ten meldunek. Nie pomyliliśmy się zatem, oceniając starcie z José de Toledo jako starcie poważne. Daszek. Joneas biegł już do zmiany, Morawski wrócił do bramki. Rusza Zorman.
Piłka dla nawciarzy. Popracował tam niezgodnie z przepisami Mateusz Kus na szóstym metrze. No poobdzieliły się teraz oba zespoły porówno błędami. Najpierw Michał Daszek wyrzucił piłkę w aut, teraz Mateusz Kus zupełnie stojąc dosłownie 10 metrów od całej akcji chyba naruszył i przebiegał przez pole bramkowe chcąc się gdzieś dobrze ustawić. Wyłapali to sędziowie i odebrali Kielczanom piłkę. Wrócił na boisko José de Toledo, minęła kara. Rakoca, ależ piekielnie mocny rzut Rumuna. No bez takich propa w meczu, czy ze strony Żytnikowa, czy de Toledo, czy właśnie Rumuna, nie ma co marzyć na tym rozciągnięciu defensywy. Jeżeli nie ma zagrożenia rzutu z tyłem, nawet właśnie z 10, z 11 metra, nie będzie wyjścia. Wtedy nie można grać z obrotowym. No to wszystko gdzieś tam nabiera i się zazębia, nabiera rumieńców. I te próby właśnie nagrane na takim pełnym ryzyku sportowym trzeba podejmować. No świetnie to teraz wykonał Rakoca. Atak Vives, Zorman do Reichmana. Zamknięty na skrzydle Niemiec, ale teraz otworzyła się szansa, trafia do bramki. Siódmy gol Vive Tauronu. Najpierw tam bardzo mocno popracował Julen Aginagalde, dużo tam się działo pomiędzy obrońcami a hiszpańskim obrotowym Vive. I ponowienie całej akcji przez Zormana dokładnie w tą samą stronę otworzyło drogę Reichmanowi, ale widzimy sędziowie po zdobytej bramce odnieśli się do tego, co tam się działo z pomiędzy obrotowym a obrońcą Wisły, dokładnie Adamem Wiśniewskim. No i pospołu porówno obaj zawodnicy odpoczną przez dwie minuty. Poza grą zatem Adam Wiśniewski, poza grą Julen Aginagalde. Pierwsza kara zawodnika Vive Tauronu w tym meczu. Wiślacy już trzykrotnie odsyłani na dwie minuty. Stały scenariusz w dzisiejszym spotkaniu, czyli pusta bramka w ekipie Wisły grającej w osłabieniu. Thiago Rocha. Dan Emil Rakoca do de Toledo. Lewro Michlicz nie dostał jeszcze piłki dzisiaj, Chorwat. Powalczył Thiago Rocha, de Toledo, Rakoca. Dmitry Żytnikow. Mocne wejście Kielczan. Reichman, szansa na łatwą bramkę. Reichman! No długo grali Wiślacy w ataku pozycyjnym. Grali na początku 6-5, potem już była ta zmiana, wszedł Murawski do bramki. I nie dopatrzyli się sędziowie tutaj absolutnie przewinienia kieleckiej obrony na Żytnikowie. Prosta strata, no jak już wiadomo, jeżeli którykolwiek z zawodników w żółtym trykocie dopadnie takiej bezpańskiej piłki, natychmiast uruchomiona jest kontra, a tym razem najszybciej pobiegł do przodu Tobias Reichman. No i zrobił dobry użytek swoich niesamowitych warunków i dynamiki. Fantastycznie wykończył kontrę swojego zespołu. Trzy bramki Reichmana, trzy bramki Krzysztofa Lijewskiego po stronie Vive, trzy bramki Dmitrija Żytnikowa po stronie Wisły Płock. De Toledo! Skutecznie Brazylijczyk. Kolejna akcja w jego stylu. Wydawało się, że no, niewielkie szanse powodzenia, jakoś wpadło. No często widzimy Brazylijczyka w tego typu sytuacjach i dlatego on jest tak groźny, bo czasami defensor zupełnie nie spodziewa się, że z takiej sytuacji zawodnik z piłką zdecyduje się na rzut, a on absolutnie takich rzeczy się nie boi. Tym razem okazało się to bardzo skuteczne. Karol Bielecki na obrocie w ekipie Vive. Pojawił się Patryk Walczak, jest także Dejan Bombacz. Coraz lepszej formie Słoweniec w ostatnim czasie. Bielecki do Bombacza, strata Vive. Od bramki Morawski. No po raz kolejny tutaj mocno popracowali defensorzy, ale też mocno popracował Patryk Walczak, który, tak jak powiedziałeś, zastąpił Aginagalde w ataku. No i odgwizdany faul w ataku obrotowego. Rakoca do Żytnikowa, ustawionego na szóstym metrze. Gwizdek arbitrów. No i tak jak powiedziałeś wcześniej, każda decyzja sędziów jest, spotyka się z przeróżną reakcją po jednej i po drugiej stronie. Z jednej strony Kielczanie spodziewali się, że będą mogli kontynuować grę i ruszyć z kontrą, a Płocczanie już pokazywali prawie wszyscy, że na, za ten faul należą się dwie minuty.
Więc znów wszystko spotyka się po środku, rzut wolny dla Wisły. Popracowali mocno w defensywie Mateusz Kus i Piotrek Hrabkowski. Pierwszy atakował Rakoce, drugi Żytnikowa. Wisła w ataku pozycyjnym, na środku defensywy Vive, dwóch wymienionych przeze mnie Kielczan. Pomaga Mariusz Jurkiewicz, Kus. Solidnie dzisiaj prezentujący się w defensywie, mocno De Toledo, ale piłka dla gości. Jurkiewicz. No taki rzut De Toledo mógł zaskoczyć, zaskoczył obronę, zaskoczył Sławka Szmala, który pojawił się w kieleckiej bramce. No i zabrakło dosłownie kilku centymetrów, mielibyśmy bardzo ładne trafienie Brazylijczyka. Wraca do zmiany Mariusz Jurkiewicz, na boisku ponownie Michał Jurecki i Karol Bielecki, na środku rozegrania Dean Bombacz. No i pod nieobecność Krzyśka Lijewskiego, jedynego leworęcznego rozgrywającego, cała druga linia posługuje się prawą ręką, ale oczywiście Michał Jurecki zameldował się na prawej połówce. Nie jest to dla niego żadna nowość, choć możemy się spodziewać, że będzie tutaj troszkę wbiegał, troszkę tutaj szukał tych rozwiązań dla swojego skrzydłowego. Karol Bielecki zatrzymany przez nafciarzy. I o timeout poprosił trener Kielczan Talant Dujszebajew. W 19 minucie spotkania postanowił zareagować Talant Dujszebajew. Jego zespół prowadzi 8-7, ma szansę powiększyć przewagę. Zobaczymy, czy ta pierwsza akcja po timeoucie trenera zostanie zakończona zdobyciem bramki. Ciekawa zmiana w defensywie nafciarzy. Gilberto Duarte, Milan Puszica. No, no i ciekaw jestem, jak pojawił się Duarte, czy natychmiast wyjdzie dalej do przodu, bo on lubi grać na 10, 11, czasem nawet dalej wysunięty. No i to jest taki sprytny lis, który próbuje naprawdę dużo piłek wyłuskać. Często mu się to udaje. Dobrze Corrales po rzucie Bieleckiego. Gionea nie dał się złapać na fauly w ataku. Wyszedł wysoko Mateusz Kus. Duarte, piłka dla gospodarzy. No i jedyny błąd, który Wiślacy wydaje się popełnili, to, że dali się sfaulować. Nie było czasu dokonać tych zmian między obroną a atakiem. I gdyby utrzymali piłkę w grze, gdyby nie było tej przerwy, być może musiałby zostać na boisku i Karol Bielecki, musiałby zostać któryś z kolejnych zawodników, bo przecież dokonują dwóch zmian między obroną a atakiem. No ale się nie udało, już cały blok defensywny Kielc jest w przygotowaniu, już jest gotowy do swoich działań. De Toledo do Żytnikowa, ten do Duarte. Druga linia nafciarzy, w pierwszej Rosza na obrocie, na skrzydłach Wiśniewski i Gionea. Na razie spokojnie w poprzek malują parkiet zawodnicy nafciarzy. Duarte, De Toledo, Żytnikow chciał zbić do Wiśniewskiego. Jeszcze gadżet przez środek, no ale Sławomir Szmal złapał go w obie ręce. Reichmann w kontrze, nie ma bramki. No i super zachowanie Sławka, to trzeba podkreślić. Doskonale wypuszczona kontra w momencie, kiedy jeszcze niepraktycznie siedział na parkiecie, ale dobry powrót Żytnikowa. Tutaj Reichmann nie miał miejsca na otworzenie sobie drogi do bramki. No i widzimy w odpowiedzi De Toledo po raz kolejny. Taki zaskakujący rzut na głowę obrońcy po długim rogu. Zaskakuje Sławka Szmala. No i jeszcze dwie minuty dla Mateusza Kusa. Zatrzymywał Gilberto Duarte, obrońca Vive Tauron. No ale oczywiście w takiej sytuacji także zszedł na ławkę Sławek Szmal, także na boisku w ataku pod bramką Wisły, 6-6.
Bombacz i Zorman w drugiej linii. Fife, Dean Bombacz! No po takich bramkach można powiedzieć, no cóż, to był naprawdę bombaczowy transfer do Kielc. No dokładnie, tutaj coraz częściej widzimy tego Bombacza z poprzedniego sezonu, który wydaje mi się schodzi tak jak zawsze, że zaraz zagra do połówki, do wyprowadzenia, do jakiejś krzyżówki z rozgrywającym czy ze skrzydłowym, a on natychmiast w jednym kroku odwraca się w kierunku bramki i jest natychmiastowy rzut. Sławomir Szmal zatrzymuje Gionę. Dobre to było zagranie Rzetnikowa do skrzydłowego, ale górą w tej akcji golkiper Vive. O, teraz cały kunsz Sławka wyszedł w tej akcji. Miał naprawdę Gionea doskonałą sytuację na skrzydle. Miał czas, miał pozycję na oddanie rzutu. Tutaj Sławek pięknie podpuścił go na rzut nad głowę i w ostatnim momencie ta prawa ręka Sławka zadziałała. A to jeszcze raz akcja, po której Tobias Reichmann nie trafił do bramki Orlenu Wisły Płock. Zorman do Rodaka, do Bombacza. Ten zostawił Zormanowi. Zazębiała się ta akcja, przerwał ją gwizdek arbitrów. Chcieli zagrać Kielczanie teraz przysłowiową szyję. Słoweńcy razem wykonują to naprawdę nieźle. Tym razem Bombacz troszkę za mocno poszedł. Chciał aż za mocno podsłonić i ułatwić swojemu koledze akcję. Toledo wywalczył rzut karny dla nafciarzy. No i ta gra De Toledo pokazuje, jak ważnym elementem jest dzisiaj szybkość działania na boisku. Nie tylko sam pomysł, ale potem wykonanie tego ma kapitalne znaczenie. No bo on już wydawało się, że jest faulowany, że już dalej nic się nie wydarzy. Wystarczyło dalej zaatakować, szarpnąć się z obrońcą, wpaść w pole bramkowe, wywalczyć rzut karny. No i Valentin Gionea gdzieś teraz oko w oko ze Sławkiem Szmalem. Już jedną okazję dzisiaj wykorzystał. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Gionea i Szmal. Gionea! Remis po 9. Długo, spokojnie tym razem wyczekał odrobinę na pierwszy ruch. Przyruch ręki Sławka Szmala i po raz kolejny ten górny rejon bramki jest tym, który rzeczywiście można liczyć, że piłka wpadnie. A Mariusz Jurkiewicz za moment będzie się prezentował w akcji ofensywnej. Vive zajął miejsce w środkowym pasie boiska. Dean Bombacz na lewym rozegraniu. Jurecki na prawej stronie. Zbiega Jurkiewicz na lewy pas. Teraz w środku Bombacz! Ależ akcja. Będą jeszcze dwie minuty. Zagotowało się na szóstym metrze. Była wielka sportowa klasa Bombacza, ale było też ostre wejście jednego z nafciarzy. Miliany Puszica, zdaje się, to on odesłany na dwie minuty. No ale tak na dobrą sprawę tutaj cały błąd powstał po tym ataku Bombacza. Nie ze strony Puszicy, bo on już ratował całą sytuację. No wyrzucony wręcz z butów Mateusz Piechowski. Zupełnie nie poradził sobie ze Słoweńcem, który no ograł go wręcz w dziecinny sposób. No i ten środek defensywy, o tym mówił przed spotkaniem albo po niedzielnym spotkaniu Piotrek Przybecki, tutaj ma niesamowite znaczenie. No tak nie wolno pozwolić środkowemu wyprowadzić się w pole. Kapitalna akcja Bombacza, ale nie ma kary. Dość to wszystko się upiekło Milianowi Puszicy. Grają w pełnym składzie zatem nafciarze. Duarte do De Toledo. Do Taraboki, świetnie, Sławomir Szmal. Rusza Vive z szansą na bramkę numer 11. Michał Jurecki. Jurecki, no czasem, cóż, nie trzeba kombinować. Jest ochota, jest szansa, jest cień nadziei. Trzeba podejść, rzucić. No jeżeli jest się Michałem Jureckim i dysponuje się tą dynamiką, tą siłą, to rzeczywiście, no tak jak powiedziałeś, czasami nie trzeba kombinować, tylko zdecydować się na oddanie rzutu. No ale jest mało takich obrońców, którzy byliby gotowi na starcie jeden na jeden z Michałem. Bardziej się człowiek nastawia, że zaraz będzie próba minięcia, bo to jest przecież prawa ręka na prawym rozegraniu, stąd się nie rzuca. No ale jednak pokazuje Michał, że absolutnie nie ma rzeczy niemożliwych. De Toledo zostawił Tarabochi, Gionea zahaczony przez Hrabkowskiego i chyba tym razem będzie kara dwóch minut dla Kielczanina. Piotr Hrabkowski, swego czasu mistrz Polski z ekipą Orlenu Wisły 2011 rok. Najbliższe 120 sekund spędzi poza parkietem. Ale proszę zwrócić uwagę, może tam nie było jakiegoś niewiadomego jakiegoś ciosu bokserskiego, który powala z nóg.
Dołożył oczywiście Valentin odrobinę od siebie, aby pokazać wyraźnie sędziom, że tutaj było dojście na wysokość szyi i w okolice twarzy. No ale te sytuacje zawsze są karane wyrzuceniem, więc absolutnie żadne protesty nie zmienią decyzji sędziów. Duarte. Błąd nafciarzy, błyskawicznie ruszył do przodu Bombacz. Ale akcja straciła na tempie. No cóż, gra Wisły w przewadze była sporym problemem nafciarzy w tym ostatnim ważnym meczu. Meczu o stawkę w finale Pucharu Polski. No i wydaje się, że w całej tej sytuacji, kiedy Duarte poradził sobie z jednym obrońcą i oddawał rzut z 8 metra, kiedy jest rozpędzony, jest w powietrzu, przyniosłaby na pewno więcej efektu niż to ponowienie ataku. Tam bardzo czujnie zachował się jeden z defensorów, zamknął drogę w kierunku bramki, no i ewidentny faul w ataku. Bombacz do Jurkiewicza. Przygotowany Agina Galde. Jurkiewicz sam przez blok. Zebrał piłkę Gionea. Puszica de Tole. Dosmal! Ależ to było zagranie legendy polskiej bramki. No taka sytuacja wydawała się, z której Wiślacy muszą już w ogóle bezsprzecznie zdobyć bramkę. Doskonale rozegrana akcja 4-2. Miał de Toledo wszystko. Czas, miejsce, wyskoczył w górę. No ale Sławek, tak jak powiedziałeś, takie interwencje budują absolutnie i zespół, i samego bramkarza. Vive jeszcze w osłabieniu, ale bez bramkarza w tej akcji. Bombacz. Ach, gdyby to się udało, byłaby piękna bramka. Corrales przez cały plac obok. Nie tylko obok, sam pomysł oczywiście jak najbardziej właściwy. Nie ma Sławka Szmala, jest pusta bramka, no ale pomylić się dobrze ponad metr to już jest sztuka. Wraca na boisko Sławomir Szmal, Vive w pełnym składzie z Bombaczem na środku, z Jurkiewiczem, z Jureckim w drugiej linii. Na skrzydle od kilku minut Darko Djukić. Biega w strefę rywali. Jurkiewicz, Bombacz. Jurecki. Piłka dla Kielczan. Dokładnie po tym rzucie piłka otarła ręce jednego z obrońców, więc tutaj wznowienie Vive. Ale widzimy przy takim spokojnym graniu, kiedy nie ma tej dynamiki akcji, kiedy jest akcja taka solowa w pojedynkę, to rzeczywiście tutaj Płocczanie nie mają większych problemów z zatrzymaniem takich ataków. Nieźle grają blokiem dzisiaj obrońcy nafciarzy. De Toledo rzucał na kontakcie, piłka dla gospodarzy. To próbuje De Toledo tych swoich akcji na zewnątrz, tym bardziej, że raz rzucił bramkę, raz zarobił rzut karny, więc absolutnie Brazylijczyk się nie wycofuje. Skoro do tej pory to przynosiło korzyści, trzeba szukać takich akcji. No tym razem, pomimo tego, że Mateusz Kus był przy nim do samego końca, tylko z 9 metra nafciarzy. Okazja, przerwa w grze, okazja, żeby popatrzeć na wyniki, popatrzeć na zegar. 27 minuta, no Michał, nie wiem, kiedy to minęło. Trzyma ten mecz w napięciu. Gionea, Daszek. Przygotowują akcję nafciarze. Tarabochia. Duarte. Gionea! Ależ bramka skrzydłowego. Jeszcze 2 minuty dla Mateusza Kusa. Druga kara obrońcy Vive Tauronu. No jeżeli gramy twardo, to gramy po obu stronach i widzimy, że tutaj mocno rozruszał się blok defensywny. Ten atak Marko Tarabochi rzeczywiście spowodował, że ten środek defensywy musiał popracować prawo-lewo. No i Mateusz w tej ostatniej fazie ratował się takim troszeczkę, no ciosem gdzieś tam w okolice głowy. Duarte ucierpiał, ale na to wszystko kończył De Toledo, co najważniejsze dla Wisły, skutecznie. Jest 10 trafienie, jest osłabienie Vive po raz kolejny. No pytanie, czy teraz uda się odrobinę lepiej ze strony Wiślaków rozegrać tą przewagę i wygrać co najmniej 1-0, bo poprzednio ta gra w przewadze nie układała się najlepiej. Zapamiętujemy zatem, że Wisła rozpoczyna ten okres gry w przewadze przy wyniku 10-11. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po 120 sekundach. Krzysztof Lijewski wrócił na boisko z opatrunkiem. Dobra wiadomość. No coraz więcej tych opatrunków, bo widzimy, że ich lewa ręka Krzyśka jest tam zdrowo splastrowana.
do kompletu pojawiła się teraz opatrunek na twarzy. No i życzymy Krzyśkowi, aby już nic więcej go dzisiaj nie spotkało. Proszę popatrzeć, Krzysztof Lijewski w indywidualnej akcji, ale akcja zatrzymana przez sędziów. Raz jeszcze Vive Tauron będzie miał okazję na zbudowanie ataku pozycyjnego. Wbiega Djukić. Dejan Bombacz, Lijewski, walka z Adamem Wiśniewskim. Bombacz! Do 6 metra i będzie kara dla kapitana Nawciarza. Oczywiście tutaj Adam praktycznie był wszędzie w tej akcji. Najpierw pobiegł za Krzyśkiem Lijewskim, potem starał się jeszcze zamknąć zmieniającego pozycję Bombacza. No ale że był w ruchu, a Bombacz w przeciwną stronę atakował. Absolutnie Adam nie miał szans praktycznie nadążyć za całą akcją. Stąd wykluczenie płockiego zawodnika. No ale patrzymy na to, co dalej, bo oprócz dwóch minut... No cały czas oczywiście mamy furę emocji. Są tutaj kontrowersje, są dyskusje przy sędziów z delegatami. No i teraz szukanie, czy jeszcze ktoś z Vive po całej akcji zostanie ukarany, bo te dyskusje cały czas trwają. Jeden z arbitrów wybrał się w stronę Michała Jureckiego, ale jeszcze czekamy na ostateczne ustalenia. Tak czy inaczej, Adam Wiśniewski odesłany na karę 2 minut po raz drugi dzisiaj, a my oglądamy powtórkę. Czy to chodzi o tę sytuację? Popatrzmy. Trochę ta akcja trwała. Lijewski w pewnym momencie zagrał do Bombacza. Mocno zaatakował Adam Wiśniewski. Za to oczywiście zasłużona kara 2 minut. Czy coś jeszcze? Tak, jest no potwierdzenie kary dla Michała Jureckiego. Decyzje tutaj delegatów związku o tym, jak rozstrzygnąć całą sytuację. Tak powiedziałeś, na tablicy wyników pokazało się, że w dwuminutowym wykluczeniu był karany Michał Jurecki. Ale nie ma informacji o tym, żeby karę dostał. Jest. Adam Wiśniewski już jest. No tak. Trochę trzeba było czekać. No długo trwają te konsultacje. Tak, dużo czerwonego koloru na naszej grafice. Żeby zapanował porządek i przy jednej ławce, i przy drugiej, i przy stoliku sędziowskim. I myślę, że już lada moment będziemy w stanie wrócić do gry. Informacja o tym, że ostatnia bramka nie została uznana. Zaczynają zatem zawodnicy Nawciarzy. No jeszcze luźniej zrobiło nam się na boisku. Tylko 4 zawodników w żółtych koszulkach przy swojej strefie obronnej. No i takim troszkę stylu Dana Bombacza zachował się Valentin Gionea. Podszedł sobie pod defensywę. Stanął na 8 metrze, moment poczekał i jednym krokiem wskoczył w pole bramkowe. Bardzo ładne i sprytne przede wszystkim zachowanie Valentina Gionei. I to jest taki moment w tym meczu, przy tych karach, przy tych wydarzeniach, które tutaj ostatnio zaszły na placu gry, w którym liczy się waleczność, liczy się wola walki, liczy się nieustępliwość, mniej liczą się czysto sportowe umiejętności, ale te także są piekielnie ważne. Dejan Bombacz usuwa z boiska kolejnego rywala, jest nim Milian Puszica. No i teraz zastanawiamy jedna rzecz. Druga kara. Cała akcja została zinterpretowana na 2 minuty, a potem te protesty i dyskusje Miliana Pusicze, nie wiem, czy nie skończą się podwójnym wykluczeniem, czyli jednorazowo 4 minuty. Dokładnie już to widzimy. Za jedną akcję otrzymuje za te protesty, za sugerowanie, te pokłony w kierunku i bicie rękami w podłogę Serpy. 4 minuty kary. No i to oznacza czerwoną kartę. Wykluczenie już dokładnie zsumuje to nam się wszystko razem i nie zobaczymy Pusiczy już w dzisiejszym spotkaniu. I w ten oto sposób Serb Milian Puszica żegna się z Orlen Areną, odchodzi z Wisły Płock po tym sezonie. Dzisiaj rozegrał ostatni mecz przed niebiesko-biało-niebieską publicznością. Bombacz do Lijewskiego. Nie w tempo zareagował Djukić.
Lijewski, błąd chwytu, Michić! Bramka, 12-11 gospodarze. No i to jest przykład, że niby powinno być łatwiej, jest tylko czterech obrońców, że jest dużo miejsca do zagrania. Wystarczy jeden błąd, najsprytniej w całej sytuacji zachował się Michić. Nie pokazał swojego słynnego sprintu na bramkę, tylko praktycznie przez całe boisko. Bardzo dokładnie zdobył kolejne trafienie dla Wisły. A Kielczanie, niezależnie który Słoweniec rozgrywa, czy Zorman, czy Bombacz, potrafią dostarczyć piłkę Julenowi. Aginagalde, bramka obrotowego. Mamy kolejny remis. No tak jak powiedziałeś, czy Zorman, czy Bombacz, oni natychmiast szukają tej współpracy. No ale czemu nie szukać, jeżeli to zdaje egzamin, już to nie rok, nie dwa, nie trzy. Mając takiego obrotowego jak Aginagalde, no nie wolno zrezygnować z tej współpracy ze swoim obrotowym. Akcja gospodarzy oczywiście z pustą bramką na wciarze. Karabochia do Duarte. Raz jeszcze Portugalczyk. No, troszkę za wolno te akcje Duarte. Wszystko zaczyna się z kozłem. Nie ma tego tempa. Tutaj w sytuacji 1 na 1 jest niezwykle ciężko na zwolnionym tempie pokonać obronę. Zdecydowanie inaczej to wyglądało teraz, kiedy Marco Tarabochia w nabiegu przyjął piłkę. Ograł na zewnątrz Mateusza Kusa. Nie udało się rzucić na bramkę, bo był powstrzymywany, trzymany za rękę. Będzie rzut karny. No i kolejna próba. Valentin Gionea, 7 metr i Sławek Szmal. 7 metr i szansa na bramkę numer 6. Valentina Gionei, Gionea, Szmal! Stał i czekał cierpliwie. To wystarczyło kapitalnie. Sławomir Szmal. Ale to trzeba mieć nerwy ze stali. Jeden zamach, drugi, trzeci. Sławek w ogóle nie drgnął. A potem praktycznie został trafiony w rękę. Ostatnie 30 sekund gry w pierwszej części meczu. Spokojnie, cierpliwie Bombacz. Krzysztof Lijewski. Raz jeszcze Bombacz. Zaatakował Dan Emil Rakoca na 9 metrze. Ostatnie 10 sekund. Przygotowany Aginagalde. Bombacz do Djukicia. Pomylił się Słoweniec w tym podaniu, ale chyba Wisła już nie zdąży, żeby grę wznowić. Syrena oznacza koniec pierwszej części spotkania. 12 do 12. No cóż, to tylko 30 minut. A wydaje się, że obejrzeliśmy już kawał meczu. Mamy jednak timeout. No cóż, ale działo nam się przed końcem. Działo nam się w tej akcji. Już była sygnalizacja, samo rozwiązanie i pomysł Bombacza jak najbardziej na miejscu. Zabrakło precyzji. No i teraz Wisła. Czy przez 2,5 sekundy są w stanie cokolwiek zrobić? Zobaczymy. Trzy sekundy, ni mniej, ni więcej. Tyle pozostało nawciarzom na dokończenie pierwszej części spotkania. Mamy po 12, kiedyś Barcelona zrobiła taki numer w Kielcach. Zdaje się w końcówce, a mieli o sekundę więcej. Bardzo ważną bramkę, sekundę więcej powiadasz. No to zmienia postać rzeczy. No i rzeczywiście wtedy taka kuriozalna sytuacja, że jednak okazuje się, że w 4 sekundy można stracić bramkę, ale widzę Kielczanie już bardzo wysoko. Tutaj będzie bardzo trudno cokolwiek wywalczyć. Tarabochia próbował, ale piłkę zatrzymał Mateusz Kus. Jeszcze reklamowali nawciarze, chyba że zrobił to nogą. I przyznam ci, z przyjemnością zobaczyłbym powtórkę tej akcji, bo jeżeli był ruch zawodnika nogą w kierunku piłki, to rzeczywiście powinny być jeszcze na sam koniec kolejne wykluczenie. No ale już sędziowie tutaj powiedzieli, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Kończymy remisem pierwszą połowę. Witamy Państwa ponownie. Przypominamy, gdyby ktoś zapomniał, jest po 12 po pierwszej połowie pierwszego meczu finałów PGNiG Superligi. W tych pierwszych 30 minutach mieliśmy w zasadzie, Michał, wszystko to, co najpiękniejsze w piłce ręcznej. Były piękne akcje, piękne bramki, było dużo walki, no było też trochę emocji z pogranicza sportu i nie sportu. Najlepszy dowód na jedną z tych test to opatrunek Krzysztofa Lijewskiego. No cóż, w trakcie przerwy
powiększył się ten opatrunek i bandaż. Mam nadzieję, że... Przybrał on inną formę i wygląda dość okazale i na pewno nikt nie przyoczy, że Krzysiek ma coś takiego dziwnego. Mamy teraz to na wszyscy na ekranach, no ale to świadczy o tym, że to jest finał, bo normalnie po takim ciosie, kiedy trzeba szyć, cokolwiek się dzieje, prawdopodobnie w innym meczu Krzysiek już by spokojnie siedział na ławce, a tutaj absolutnie tak jakby w ogóle tego nie miało miejsca, melduje się na boisku. No i jeszcze kolejne, drugą część, drugie 30 minut, gotowy do gry. A przemowa Piotra Przybeckiego naprawdę musiała być bardzo, bardzo krótka, ultra krótka, ponieważ Państwo być może nie wiecie, ale szatnia Wisły znajduje się o poziom wyżej w porównaniu do szatni ekipy gości, więc nawciarze muszą pokonać nieco dłuższą drogę, żeby do szatni wejść. Oni w zasadzie, mam wrażenie, do tej szatni po prostu weszli kilka sekund i już wracali z powrotem, żeby być tutaj kilka minut przed rozpoczęciem gry w drugiej połowie. No też ważną rzeczą jest, aby nie przemotywować tutaj swojego zespołu, bo tych emocji na parkiecie mieliśmy naprawdę dużo, czasami aż nadto. I absolutnie nie ma sensu niczego już dolewać przysłowiowej oliwy do ognia. Próba Krzysztofa Alijewskiego, pierwszy rzut drugiej połowy, ale bramki nie ma, ciągle po 12. Wisła, przypominamy, jeszcze przez ponad minutę w osłabieniu, a tutaj podobizna bardzo dobrze znanego ci człowieka, bohatera dzisiejszego dnia. Adam Wiśniewski, numer 10, kapitan gospodarzy, żegnający się dzisiaj z Orlen Areną. Na pewno są to bardzo miłe rzeczy dla zawodnika, który naście lat spędził w jednych barwach, że w ten sposób jest doceniany przez tych, którzy przychodzą praktycznie na każdy mecz i widzą te starania, tą ciężką pracę na treningu. No a najważniejsze, za te wiele lat wyrzeczeń w ten sposób dziękujemy swojemu zawodnikowi. Pudłował Lijewski, pudłuje także Żytnikow na drugim końcu boiska. Brawa dla Sławomira Szmala, rusza Vive. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że wciąż jeszcze ponad pół minuty Vive gra w przewadze jednego zawodnika. To jeszcze po kłosie tego podwójnego wykluczenia dla Miliana Pusiczy. No i teraz odwołał się Zorman, który rozpoczął w drugiej części spotkania to reżyserowanie gry Vive do tego stałego fragmentu, czyli współpraca z Julenem Aginagalde. Jest zarobiony rzut karny, no i teraz już największa armata Superligi, Karol Bielecki. Jak na razie Karol Bielecki bez bramki w dzisiejszym meczu, ale to już nieaktualne, to już historia, trafia Karol Bielecki. No i też troszkę nie jak Karol, nie w pierwsze, nie w drugie, dopiero w trzecie tempo, jedno nie zmieniło się nic, piłka leci z ogromną prędkością. Rzucona niezwykle precyzyjnie, no i Rodrigo Corrales tutaj bez szans na skuteczną interwencję. Wisła wraca do gry w pełnym składzie. W drugiej linii Duarte, De Toledo i Żytnikow. No i potrzebują Wiślacy teraz ponownie takiego zagrożenia z tyłu, z 9-10 metra, aby znowu ta defensywa kielecka musiała wyjść do przodu, aby uruchomić tych swoich obrotowych. Widzimy, Dima teraz wrócił na boisko, urwał się spod opieki Mateusza Kusa. Był blisko i w ostatnim momencie gdzieś piłka wyleciała z dłoni Rosjanina. Wiedzą na pewno bardzo dobrze nawciarze, że Mateusz Kus ma już na koncie dwie kary, dwóch minut. De Toledo do Żytnikowa, otrzymał cios od Kusa. Czas na kosmetykę parkietu, piłka dla Wisły. Jeszcze raz akcja gospodarzy. No ja myślę, że tutaj jeszcze dwa takie mocne ataki Dimi Żytnikowa i rzeczywiście Mateusz powędruje śladami Miliana Pusiczy, bo już te dwa wykluczenia, o których wspominałem, gdzieś tam skrzętnie zanotowane. Pracuje Mateusz na bardzo newralgicznej pozycji, czyli na środku defensywy. On jest właściwie skazany na to, że musi ratować każdy błąd kolegi obok i jeszcze zamknąć swoją strefę. No i tutaj, no ciekaw jestem, jak długo tutaj doczekamy się, będziemy mieli kolejne jakieś czerwoną kartkę w grze. Od bramki Sławomir Szmal oddawał rzut José de Toledo. Jest Krzysztof Lijewski. Zobaczymy, jak Wisła będzie grała w defensywie bez Puszicy. Próbują z wysuniętym nieco Duarte, jest także Rakoca.
On blisko Aginagalde. Lijewski do 6 metra. Znalazł miejsce Krzysztof Lijewski. Troszkę za daleko teraz Rakoca poszedł za Aginagalde, otworzył strefę i niewiele brakowało Krzyśkowi, aby wyszedł na czystą pozycję. Michał Jurecki wrócił na lewe rozegranie w drugiej części meczu. Zorman do Jureckiego. Ten do Aginagalde. Chybił Hiszpan, no ale pokazuje kunszt. Wywalczył rzut karny. No powiem ci, że szczerze, że ciężko było tutaj oddać rzut na bramkę w momencie, kiedy ma się na plecach jednego z obrońców, a dokładnie Duarte, niemalże na barana wskoczył Julenowi Aginagalde. Stąd tutaj nie można mieć pretensji absolutnie do Julena za to, że nie trafił w bramkę. No ale absolutnie faulowany. No i po raz kolejny na 7 metrze Karol Bielecki z piłką. A w bramce na wciarze Adamy Morawski. Bielecki skutecznie po raz drugi. 12-14. Ale już był bliżej Adam Morawski. Wyciął intencję Karola Bieleckiego. Zabrakło dosłownie centymetrów. Ta piłka gdzieś otarła nogę młodego golkipera Płocka. Nie mógł sobie wybaczyć młody bramkarz Wisły Płock szansy na dobrą interwencję, no ale szansa być może jeszcze powróci. Michał Daszek, Gilberto Duarte, Thiago Rocha. Wbiega Wiśniewski na pozycję obrotowego. Wraca na skrzydło, Żytnikow. Duarte do zewnątrz, świetnie Szmal. Ale świetnie też pomyślana i rozegrana akcja. Był ten przygotowawczy fragment, naprawdę trwał dość długo. Wszystko zostało przeniesione jakby na prawą stronę, wiedząc z pełnym zamiarem zakończenia z lewej strony. Dobrze wypracował sobie sytuację Duarte do rzutu, do wejścia w strefę między pierwszego a drugiego i zabrakło tylko precyzji, aby pokonać Sławka Szmala. Wydawało się strata Płorczan, ale piłka jednak cały czas w posiadaniu nawciarzy. Szansa na bramkę kontaktową. Wznowił Daszek do De Toledo. Na środku Żytnikow. No nie mogą teraz nawciarze sobie pozwolić na niezdobycie bramki. Ta indolencja troszkę strzelecka już trwa kilka minut, a dokładnie 5 z małym okładem. Czas już na trafienie Wiślaków. De Toledo, Rakoca, Wiśniewski, górą Szmal. Znają się bardzo dobrze, swego czasu występowali przecież w barwach ówczesnego Orlenu Płock. Początek XXI stulecia. Dzisiaj górą bramkarz Vive. Jurecki, Corrales. Zebrał Mateusz Jakowski, uroszy Zorman, Zorman! 15, 15 bramek Vive Tauronu. No i wydawałoby się po tej skutecznej interwencji, że już wszystko jest powymiatane, że już nie będzie szansy na zdobycie bramki. Wybiegł Michał Daszek z defensywy, już czekając na kontrę. No i zostawił De Toledo w sytuacji 2-1 i to się zemściło na Wiśle. Bardzo ładnie i spokojnie rozegrana taka dwójkowa, dosłownie jednym podaniem sytuacja i Zorman z 6 metra pokonał Rodrigo Corrales. 3-0, licząc bramki z drugiej części spotkania, 3-0 dla Vive. Na boisku pojawił się Mariusz Jurkiewicz, na środku defensywy mistrzów Polski Mateusz Kus i Piotr Hrabkowski. Timeout dla Piotra Przybeckiego. On już wygrał tu Dima, miał 1-1. Najpierw odejście, tak chcieliśmy izolować, tak? Zagramy teraz Jugo Punio, tak? Wszyscy wiedzą, co jest grane. Jugo Punio, gramy Jugo. Piła idzie z powrotem, Tiago odchodzisz tutaj i Dima walisz mocno na niego, tak? Pele, zobacz. Dima wygra, czy możesz iść ewentualnie na cross, czy w tą lukę, bo tu też możesz pójść rzucić. Okej? Okay? Panowie, koncentracja, idzie! Dawaj, brawo! Dawaj, brawo! Nie mógł dłużej czekać Piotrek Przybecki z prośbą o czas. Widzi, że te kilka minut pierwszej połowy no nie zadziałało tak, jak chciałby i życzyłby sobie szkoleniowiec Wisły. 0 po stronie zdobyczy, 3 po stronie straconych. Trzeba natychmiast poprosić chłopaków, jasno im określić, co trzeba zagrać. Trzeba no, odwiązać ten worek z bramkami, bo Wiślacy tego naprawdę teraz potrzebują. Najwięcej czasu poświęcił szkoleniowiec nawciarzy Dmitrijowi Żytnikowowi. Zobaczymy, jak Rosjanin zaprezentuje się w najbliższych sekundach. Rakoca do De Toledo. Żytnikow na środku. Atakował na Kusa. Wywalczył rzut karny.
a próbują wykorzystać te najlepsze elementy i właściwości indywidualne, umiejętności Dimy Rzetnikowa, czyli ta niesamowita dynamika, odejście w dwóch krokach, grę jeden na jeden. No i ciekaw jestem, czy robią to z premedytacją, żeby grał Dima na Mateusza Kusa, żeby wywalczyć, można powiedzieć, dwa w jednym. Z jednej strony sytuację na zdobycie bramki, a drugie jeszcze to trzecie wykluczenie podstawowego obrońcy. Jeżeli tak, no to jest właśnie rola trenera, aby na to zwrócić uwagę. W każdym razie jest rzut karny i Michał Daszek. Daszek czy Szmal? Szmal! I mają problemy na wciarze z rzutami z 7 metrów. Chybił w pierwszej połowie Valentin Gionea. Chybia drugi, prawo skrzydłowy Michał Daszek. No i które to już spotkanie, kiedy Sławek Szmale robi różnicę na boisku. Te sytuacje tylko z 7 metra wspomniałeś. Ja jeszcze dorzucę tylko sytuację idealną z kontry de Toledo, gdzie dostał taką niesamowitą czapę od Sławka Szmala. No jest Sławek w gazie, absolutnie. No mogą czuć pewien komfort zawodnicy Vive, że jeszcze jest gdzieś ta zapora z tyłu. Lijewski! Był, zdaje się, rykoszet przy tym rzucie, ale trafił Krzysztof Lijewski. 16-12, 4 bramki na korzyść mistrzów Polski. A czas, kiedy ostatnią bramkę zdobyli na wciarze, niebezpiecznie się wydłuża. To już ponad 7 minut, kiedy Wiślacy nie zdobyli żadnej bramki w drugiej części spotkania. No a Vive może tak spokojnie, może bez jakiegoś niesamowitego zrywu, ale buduje już czterobramkową zaliczkę. Rakoca do de Toledo. Rzetnikow, raz jeszcze Brazylijczyk. Wiśniewski. Rzetnikow. Faul w ataku. Po tej akcji widać, z jakim trudem nawciarze wypracowują sobie okazję do zdobycia bramki w drugiej połowie. No troszkę mi to zaczyna przypominać sytuację, kiedy żaden z Wiślaków nie stara się podjąć decyzji, że pociągnę tą akcję, że będę starał się zagrozić bramce Sławka, tylko wiem, co mam zagrać, zagram umówiony schemat i natychmiast pozbędę się piłki, że jak cokolwiek zepsuję, to nie ja. Absolutnie nie jest to dobre rozwiązanie. Wszyscy w ostatnich minutach patrzą, co zrobi Dima Rzetnikow i on tak biedny bije głową w kielecki mur. Zorman, nie dotarła piłka do Agnagalde, Bielecki do Lijewskiego. Ten do środka, zatrzymany przez Daszka. Zorman, Lijewski na 6 metrze, tym razem interweniował Gilberto Duarte. Raz jeszcze Kielczanie z linii przerywanej. No i znowu Zorman decyduje to, co się dzieje na boisku. Najpierw szuka Agnagalde. A jeżeli nie było możliwości zagrania do obrotowego, to spłaszczył pod Krzyśka. Gdyby nie to, że Krzysiek był chyba odrobinę za blisko defensywy, po raz kolejny mógłby pokazać rzut z 9 metra. Lovro Mihic trafia, pierwsza bramka na wciarzy w drugiej połowie. Długo czekali gospodarze. 10 minuta gry w tej części meczu. No tak jak powiedziałeś, czekali dokładnie 9 ponad minut na to premierowe trafienie. Ale można odczarować tą złą pasę i myślę, że jak już ten worek się rozwiązał, to pójdzie to już dalej z górki. Muszą na wciarze wrócić do tego poziomu niesamowitej zaciętości gry w defensywie, bo tylko w ten sposób są w stanie zepchnąć troszkę, wybić z tego dobrego rytmu zespół z Kielc. No ale sami muszą zadbać o to, aby bramki padały regularnie. Spokojnie, nie śpiesząc się, przesuwają się w stronę bramki Rodrigo Corralesa, zawodnicy Vive Tauronu z Zormanem na środku. Popatrzył w stronę Dujszebajewa, kilka instrukcji trenera Vive już usłyszał, a o ile nie usłyszał, o tyle mógł popatrzeć, zrozumieć z mimiki szkoleniowca, o co chodzi. Lijewski, pozwolili grać sędziowie, ale świetnie Corrales. Rusza Wisła. Duarte, indywidualnie, Gilberto Duarte. Pierwsza bramka Portugalczyka. Tak jest, wsparcie. Nie dość, że Corrales broni w dobrej sytuacji, to można obudzić Duarte. Troszkę się pobudził do gry, ruszył w takim swoim stylu. Udało się ograć defensywę. Jest w końcu trafienie Portugalczyka. No bo bez tego zagrożenia z każdej strony, nie tylko, żeby Dima Rzetnikow czy de Toledo zgrozili rzutem,
W końcu troszkę zatrybiło. Ktoś inny spróbował zaatakować bramkę. Lijewski, ależ ma ochotę do gry w drugiej części spotkania. Krzysztof Lijewski grający z opatrunkiem, ale po raz kolejny dobrze Rodrigo Corrales. Szansa na bramkę kontaktową gospodarzy. Żytnikow. Wraca do zmiany Gilberto Duarte. Na boisku melduje się Thiago Rocha. Na skrzydłach Michić i Daszek. To w uzupełnieniu składu pierwszej linii nawciarzy. No i został też nieoczekiwanie na boisku w obronie Karol Bielecki. To przecież wiemy doskonale, że jego główne poczynania to zdobywanie bramek. No i ciekaw jestem, czy wykorzystają tą sytuację, że ten środek defensywy jest odrobinę inny. Że Karol nie zawsze doskonale zna to tempo współpracy i widzimy natychmiast właśnie w tym sektorze poszukali rozwiązania Wiślacy. Może nie było rzutu z tyłu, ale ładnie pokazał się Thiago Rocha i to on zdobywa 15 trafienie dla Wisły. Mieliśmy zatem premierowe trafienie Duarte, mamy premierowe trafienie Thiago Rocha w dzisiejszym meczu. Atakuje Vive. Duarte blisko Zormana, ruszył w stronę Bieleckiego. Wysoko, także musiał wyjść Aginagalde. Bielecki. Dobrze w obronie dane Emil Rakoca. Karol Bielecki próbował grać do obrotowego. No i zaczęła chodzić ta płocka obrona. Rzeczywiście starają się natychmiast przerywać każdą akcję. Ależ to zrobił Aginagalde! Był Dziukić. On zakończył tę akcję bramką. Ależ mnóstwo szczęścia mieli teraz Kielczanie, bo wydawałoby się, z tej akcji już nic nie wyjdzie. Duarte doskonale odciął od piłki Julena Aginagalde. Wydawało się, że ta piłka już zostanie wyłuskana, że będzie grana kontra przez Wisłę. No, Aginagalde siedząc na podłodze praktycznie podał jeszcze piłkę do Dziukicza. No, ten już się nie pomylił. Niesamowite, jak chwycił Julen Aginagalde piłkę toczącą się po parkiecie. Wisła raz jeszcze musi walczyć najpierw o bramkę kontaktową, żeby myśleć o remisie. Spokojnie Żytnikow. Aluminium zebrał Michić. Piękna bramka Chorwata. Cudowny rzut. Bramka kontaktowa. No możemy zaliczyć Rakocy. Dość nietypową asystę chyba, bo ten rzut imponujący. Była moc, była precyzja. Zabrakło centymetrów, aby zdobyć bramkę bezpośrednio z 10 metra, ale to wszystko dobrze się dla Wiślaków ułożyło. Piłka wróciła do Lovro Michicza i ten już nie miał problemu. Ładną przerzutką pokonał Sławka Szmala. Lijewski, Zorman przyspieszyli Kielczanie. Ładnie wyglądała ta akcja. Coraz szybciej wymieniana piłka między rozgrywającymi. Po raz kolejny dzisiejszego dnia przerwany, zatrzymany zegar, żeby wyczyścić parkiet. No i chyba w takim ostatnim momencie Rakoca przerwał akcję Vive, bo Zorman już, jak mówiłeś, napędzał tą grę. Po 3-4 podaniach wydawałoby się, już jest wszystko tak zrobione, że za chwilę na prawym skrzydle będzie miejsce i dość przypadkowe to zderzenie Rakocy z Zormanem. Nie ma wykluczenia, oczywiście jest kosmetyka parkietu, bo tutaj każdy, kto już pada, zostawia po sobie mokrą plamę. No i za chwilę to Vive rozpocznie swój atak pozycyjny. Zbliżamy się do półmetka drugiej części dzisiejszego spotkania. No i już nie mamy wątpliwości, Michał, że to jest zupełnie inne spotkanie niż finał Pucharu Polski, który oba zespoły rozegrały 3 dni temu. Jurecki! W tym miejscu boiska Michał Jurecki z piłką w rękach, no to często oznacza jedno, wyrok. No nie pozostało Michałowi jak zrobić to, co widzieliśmy przed chwilą. W takiej akcji, kiedy ma tak spłaszczoną defensywę atakiem Zormana, no byłoby wielkim i karygodnym błędem, gdyby zawodnik pokroju Michała Jureckiego nie zamienił tego na bramkę. No i od pewnego czasu, Michał, mamy takie przeciąganie
liny, dwie bramki różnicy Vive. Wisła potrafi zdobyć bramkę kontaktową, na więcej Kielczanie nie pozwalają. Lijewski, ależ walka z Adamem Wiśniewskim, znają się oni również bardzo dobrze, ale na boisku żaden nie odpuszcza. Lijewski do Zormana, Jurecki, do Graudiukiciowi, poprzeczka, ale rzut karny. No to szczęśliwie pojawił się tam Djukic przy De Toledo, dostał podanie, był w trudnej dla siebie pozycji, gdyby chyba De Toledo troszeczkę mu nie pomógł wstrzymując skrzydłowego, to nie byłoby rzutu karnego. No tak po raz kolejny, Karol Bielecki na linii 7 metra i tym razem Marcin Wichary. A propos tych, którzy się znają, oni także bardzo dobrze się znają. Górą Marcin Wichary, ważna interwencja. A więc nie ma tych trzech bramek różnicy. Tym razem Karol się pomylił. No i teraz Wiślacy chyba będą marzyli o tym, aby udało się trafić, aby po raz kolejny tylko jedna bramka różnicy dzieliła obydwa zespoły. Za kilka sekund rozpocznie się ostatni kwadrans dzisiejszego spotkania. Wisła przegrywa różnicą dwóch trafień, ale Wisła atakuje. Rakoca. Tiago Rocha wraca na 6 metr między Jureckiego i Chrapkowskiego. Błąd Wiślaków. To może być kosztowna strata, bo Sztylek mknie po łatwą bramkę. Zdobywa ją. 19 trafienie gości. No troszkę inaczej to miało wyglądać. Wszystko zaczęło się tymi długimi wyprowadzeniami, które Wisła stosuje bardzo często i potem ma przygotowane dwa rozwiązania. Albo Rzetnikow gra jeden na jeden, idzie do końca, albo jeszcze krzyżówkę z Rakocą. Tym razem o jeden krok za dużo i tak powiedziałeś, takie błędy mszczą się. Najbardziej dotkliwa kontra z możliwych, zamiast doprowadzić do różnicy jednej bramki, to już trzy bramki te przewagi Vive. Odważne wejście Dmitrija Rzetnikowa w strefę rywali. Popatrzmy, jak to wyglądało. Atakował na Jurkiewicza. Minął go bez większych problemów, ale po chwili dołączył Mateusz Kus. Nie ma rzutu karnego, nie ma kary. Będzie piłka z linii przerywanej. Wisła musi zadbać o skuteczność, żeby w tym meczu miała szansę na pozytywny wynik. Traci trzy bramki. Rzetnikow. De Toledo. De Toledo poszukał sprytu w tej akcji. Opłaciło się. Wszystko zaczyna się tak samo. Tym razem troszkę inaczej kończone. Już nie na środku, tylko bardzo dynamiczne wejście De Toledo między pierwszego a drugiego. Ratowali się tam jeszcze Kielczanie, starali się pokazać, zamknąć tą drogę, wymusić faul w ataku, ale absolutnie wszystko to działo się za późno. Na Brazylijczyk zachował dużo zimnej krwi w tej sytuacji, nie szedł na siłę, nie lał z całej siły na bramkę, tylko spokojnie górą przerzucił Sławka Szmala. Michał Jurecki, Krzysztof Lijewski, pracował nad nimi Dan Emil Rakoca, udało się wywalczyć Lijewskiemu rzut wolny. Obaj szkoleniowcy przeżywają dzisiejszy mecz. Przed momentem na naszym ekranie talent Dujszebajew. Tymczasem na placu gry rzut karny wywalczony przez Krzysztofa Lijewskiego. I pomimo tego, że Julenak Inagalde nie brał udziału w tej akcji, to on skupił na sobie uwagę dwóch obrońców Wisły. To był Michał Jurecki. I odrobinę za późno Adam zostawił Michała, ruszył zamykać dziurę w obronie. Krzysiek to doskonale wykorzystał, wywalczył rzut karny. Wraca Marcin Wichary, ale naprzeciwko Tobias Reichmann. Wichura zatrzymał dzisiaj Karola Bieleckiego. Czy zatrzyma Reichmana? Reichmann czy Wichary? Reichmann! Trzy bramki na korzyść Vive Tauronu.
trzy bramki to niby dużo z przebiegu dzisiejszego spotkania, ale w sumie tak niewiele. Te piłce ręcznej naprawdę trzy trafienia to można odrobić praktycznie w przeciągu dwóch minut. Tym bardziej, że jedna z nich odrobiona. Troszkę za dużo miejsca teraz miał Thiago Rocha. Bardziej spodziewali się dłuższego ataku zawodnicy Vive. No a tutaj Rakoca nie szukał trudnych rozwiązań. Dobrze ustawiony Portugalczyk dostał piłkę i pokonał Sławka Szmala. Na boisku Dean Bombacz na razie na lewym pasie działań, ale za chwilę pewnie to się zmieni. Włączył się do akcji Agina Galde. Bombacz już na środku. Co wymyśli Słoweniec? Wymyślił zagranie do Lijewskiego. Ten jeszcze do Sztrleka. Sztrlek, ale Corrales kapitalnie interweniuje Hiszpan. Rusza Duarte. To już okolice bramki Sławomira Szmala. Z szybkiego ataku nic nie wyszło. Zmienia zatem Gilberto Duarte. Na boisko wraca Thiago Rocha. Ale chyba mimo wszystko, że była ta próba zagrania kontry w drugie tempo, to odrobinę za długo to trwało, bo Kielczanie nie dość, że zdążyli zmienić tych dwóch defensorów, to jeszcze zdążyli wrócić do obrony i to wszystko przerwać. No brakuje tego, jeżeli jest decyzja jeszcze o wszczęciu szybkiej akcji, no to trzeba tą piłkę pod 9-11 metr naprawdę doprowadzić dużo szybciej i wykorzystać ten moment, kiedy defensywa nie jest do końca ustawiona. Rakoca do Żytnikowa. Świetnie zagrali do Thiago Roszy. Kapitalna akcja. No dzisiaj momentami Dmitri Żytnikow gra jak lider pisany wielką literą. No tym bardziej, że te wcześniejsze ataki Dimie spowodowały, że defensywa spodziewa się tylko i wyłącznie ataku jeden na jeden bądź rzutu z jego strony. Zapomina, że za plecami dobrze ustawiony Rosza ma sporo miejsca, bo kiedy wychodzą na 8 metr, natychmiast zostawiają 2 metry przestrzeni za sobą. Portugalczyk to wykorzystuje. No i po raz kolejny widzieliśmy bardzo ładną współpracę. Piękna asysta Żytnikowa. No i najważniejsze chyba dla Wisły. 19 trafienie, już tylko bramka różnicy. Reichmann do Jureckiego na 6 metrze. Ten prawie tak samo groźny jak Agina Galde oddał rzut, ale nie było karnego. Rusza De Toledo. Rakoca z 6 metra mają remis. Długo na niego pracowali. No i tym razem Wisła zrobiła to, o czym mówiłem przed chwilą. Nie pozwolili zamienić się i wrócić i ustawić defensywy. Ta piłka spod 6 metra, pod własnej bramki na 9 metr po stronie Vive została przeniesiona dużo, dużo szybciej. I natychmiast znalazła się sytuacja na zdobycie bramki. No i teraz mamy prawdziwe emocje, prawdziwy szał na trybunach. Niespełna 10 minut do końca tego spotkania. No i który to już remis w dzisiejszym meczu? No kilkadziesiąt sekund temu powiedziałeś, zapytałeś, ile znaczą trzy bramki przewagi w piłce ręcznej. No znaczą tyle, co kilkadziesiąt sekund gry. Mamy remisy po 20, no i mamy także kolejny timeout. Posłuchajmy. Chodź się tu, żeby nie było. Zagramy teraz. Zagrasz Cicia. A potem ty podjeżdża na wygranie, zagrasz. Ty, jeszcze tak na czasu to spowoduje. Dawaj, normalnie, szybko wykorzystał minutę przysługującą na rozmowę z zespołem Talant Dujszebajew. Tak to już jest, że zazwyczaj nie wykorzystuje tych 60 sekund będących do dyspozycji. Sprawę zazwyczaj załatwia szybciej. 10 minut przed zakończeniem meczu, mamy remis po 20. No i mamy Vive Tauron w ataku pozycyjnym.
I już Wiślacy też to odrobinę inaczej w obronie. Aki na Galdę. Wyjść do przodu, szczególnie na pozycji 2 i 5, ale no to jest bardzo zgubne, jeżeli nie odetnie się Obretowego. Widzimy, z jakim dużym spokojem Aki na Galdę po raz kolejny dostaje dobre podanie. No i on na 6 metrze doskonale wie, co zrobić. Wraca na boisko Thiago Rocha, zmieniający z Gilberto Duarte ten obrazek. Oglądamy w dzisiejszym meczu nieraz. Na razie w poprzek, cierpliwie rozgrywający wicemistrzów Polski. Wbiega Daszek na 6 metr. Rakoca oddaje de Toledo. Połapali się w tym wszystkim Kielczanie. Bardzo dobrze w defensywie zagrał Chrapkowski. Sztrlek! Dwie bramki przewagi mistrzów Polski. To próba rozegrania i dogrania do Obrotowego, ile dwa razy wcześniej się udało, a tym razem to chyba Piotrek Chrapkowski w najbardziej newralgicznym momencie wytrącił piłkę zmierzającą do Roszy. Na Sławek zrobił to, co powinien zrobić bramkarz. Wyczekał te dwie sekundy, dał czas Manu Sztrlekowi, aby ten uzyskał świetną przewagę biegową. Dostał długie podanie i zamienił to na bramkę. Rakoca, Żytnikow do zewnątrz, ale tutaj tylko faul, tylko rzut wolny. Szukał tam teraz wykorzystania podsłony, bo tam Thiago Rocha był ustawiony szeroko i to na nim starał się obciąć Dima Żytnikow. W ostatnim momencie Mateusz Kus ustawił się w obronie i tylko z rzutu wolnego rozpoczną Wiślacy. Przygotowany do wznowienia gry Thiago Rocha, kibice nawciarzy z niepokojem, ale pewnie i z nadzieją czekają na wydarzenia najbliższych minut. Bombacz w defensywie oczywiście na skraju, ustawiony Danemil Rakoca. Ta piłka nie powinna wpaść, szczerze mówiąc, blisko dobrej interwencji Sławomir Szmal. No sam się chyba Sławek teraz zastanawia, jak to mogło wpaść do bramki. Odbite chyba piłka od rąk, jeszcze przy asyście Krzyśka, rzut na kontakcie, to jest bardzo trudno. No ale takie bramki też wpadają, najważniejsze, że piłka przekracza całym swoim obwodem linię bramkową. Jak sędzia podnosi rękę i gwizdnie krótko dwa razy, to znaczy, że jest bramka i to właściwie najważniejsza rzecz Wiślacy zdobyli. Po raz kolejny już tylko jedna bramka dzieli obydwa zespoły. No i teraz po raz kolejny te szyki obronne Wisły znów lekko zmodyfikowane. Wraca Duarte, wraca Piechowski. No i czy poradzą sobie teraz szczególnie na środku defensywy z tym duetem Bombacz Agi na Galdę? To już za chwilę się przekonamy. Mateusz Piechowski, Gilberto Duarte, między nimi Julen Agi na Galdę. Na środku rozegrania Vivedany Bombacz. Krzyżuje z Jureckim Dzidziuś. Czyżby to była odmiana terenowego? No chyba tak, ale obija tylko aluminium. No i gdyby to było takie starcie 1-1, to absolutnie Michał Jurecki poradziłby sobie z Piechowskim. Pomógł tam w ostatnim momencie Adam Wiśniewski. Ale widziałeś, z jaką mocą ta piłka leciała. Gdyby wpadła w światło bramki, to pewnie nie zdążyłby Rodrigo Corrales z interwencją. Pomogła tym razem poprzeczka. No szczęście, że to aluminium, a nie drewno, bo byłoby jak laguna. Poprzeczka złamana. 22-21 Vive. Vive w ataku. Vive z szansą na bramkę numer 23. Lijewski. Mają jeszcze czas, żeby rozegrać tę akcję bardzo dokładnie. Ostrzeżenie o grze pasywne. Jurecki do Lijewskiego. Mocny atak Adama Wiśniewskiego. No i będą chyba dwie minuty dla kapitana nawciarzy. Za chwilę zobaczymy, czym zakończy się to zamieszanie. Pada Krzysztof Lijewski. Wściekły talent Dujsze Bajew. No na pewno tam było mocne starcie. Starał się Adam Wiśniewski zamknąć lukę. No i widzimy tam wszystko i Adam Wiśniewski, i Piechowski tam razem, że tak powiem, zatrzymali Krzyśka Lijewskiego. Ja myślę, większe znaczenie ma to, że Krzysiek już był, że powiem po boksersku, lekko napoczęty i ten opatrunek o tym najlepiej świadczy. No i ciekaw jestem, sędziowie myślą dość długo. Dwie minuty Piechowski. I decyzję już znamy, dokładnie, to jest najbliższe dwie minuty. Wiślacy będą musieli sobie radzić w osłabieniu.
nikt tutaj nikogo nie oszczędza. W finale Mistrzostw Polski padł Krzysztof Lijewski, ale dźwignął się z boiska, chyba jednak zejdzie na ławkę. No ale mam wrażenie, że Krzysiek taki troszkę oszołomiony po tym zdarzeniu. Nie do końca już może kontynuować grę. Dziś ucierpiała głowa po raz kolejny w dzisiejszym spotkaniu. No i za chwilę pojawia nam się na boisku Mariusz Jurkiewicz, który tym razem nie zamienia się z Michałem Jureckim i to Mariusz będzie próbował swoich umiejętności na prawym rozegraniu. Warto przypomnieć, że Krzysztof Lijewski jest jedynym leworęcznym rozgrywającym w dzisiejszym składzie Vive Tauronu. Jurecki do Jurkiewicza. Bramka Mariusza Jurkiewicza. Było odrobinę łatwiej, pośliznął się albo został przewrócony Adam Wiśniewski. To tam jest dokładnie, gdzie powinien być drugi obrońca. Mariusz miał mnóstwo miejsca, wykorzystał to doskonale. Jest 23. trafienie dla Vive. Wiślacy wycofali bramkarza na najbliższą akcję. Dobrze wiedzą, że trzeba zdobywać bramki. Jest Tarabochia, jest także Żytnikow, no i Gionea w drugiej linii. Tarabochia. Valentin Gionea przespacerował przez całą szerokość strefy Vive. Dwie minuty, tym razem dla Piotra Chrapkowskiego. No i tym razem sędziowie patrzyli na to, co się dzieje dosłownie kilka metrów od całej akcji. Bo Valentin Gionea szukał sobie sytuacji na oddanie rzutu już praktycznie z lewego rozegrania, ale dopatrzyli się sędziowie, że tam Piotr w walce z obrotowym zdecydowanie przekroczył przepisy, sprawdzając wytrzymałość płockiej koszulki. Ta nie puściła, ale Piotrek na dwie minuty został odesłany na ławkę kar. No i Wisła, żeby mieć w tej akcji przewagę liczebną, cały czas z wycofanym bramkarzem. Tarabochia, Żytnikow, piłka cały czas w posiadaniu nawciarzy. No i zastanawiam się, czy ten system szukania gry tylko i wyłącznie środkiem, kiedy jest przewaga, zda egzamin, bo trzeba było zwrócić uwagę, nie wiem, czy było widać to w oku kamery, jak daleko przesunięty był Dean Bombacz. Lovro Mihic na skrzydle już praktycznie mógłby złożyć ręce i prosić i błagać o piłkę. Miał mnóstwo miejsca i to krosowe podanie pewnie by mu otworzyło drogę do bramki. Bardzo blisko Wiślacy straty, no ale się od tego ustrzegli. Przygotowany do wznowienia gry Valentin Gionea, Marko Tarabochia, Dmitrij Żytnikow. Żytnikow jeszcze z kozłem, jeszcze w poprzek, jeszcze do Daszka. Daszek! Bramka kontaktowa. No można powiedzieć, nareszcie uruchomieni skrzydłowi. Dużo tych akcji dzisiaj jednak w rękach rozgrywających. Ta piłka w końcu jak po sznurku powędrowała. Nie dał się sfaulować Valentin Gionea. Uruchomił swojego kolegę praktycznie z pozycji. No i Michał Daszek w tej ważnym momencie zalicza trafienie. Jurkiewicz do Jureckiego. Zatrzymana akcja Vive Tauronu. Już grają Dean Bombacz. Jurecki, problemy z decyzją. Piłka dla gospodarzy. Zatrzymał akcję Valentin Gionea. Zbiega do zmiany Gilberto Duarte. Zbiega Rakoca. Wracają Rosza, Tarabochia, Żytnikow. No i jedna bramka różnicy. Jeszcze ponad 30 sekund gry w przewadze Wiślaków. Czasu do końca spotkania coraz mniej. Jakżeż teraz Wiślacy marzą o tym, aby zdobyć kolejne trafienie. Mihic zatrzymany przez Szmala. Sławomir Szmal to dzisiaj bohater Mistrzów Polski. Bez dyskusji. Mądrze chcieli teraz Wiślacy naprawdę wykorzystać te 30 sekund, które pozostało im do gry w przewadze. Uruchomili teraz po przeciwnej stronie Lovro Mihicza, który wiele z sytuacji tego typu, a nawet trudniejszych, zamienił na bramki. No i tak jak powiedziałeś, ale mając Sławka Szmala vis-a-vis, nie można być pewnym, że zdobędzie się bramkę. Dany Bombacz przez środek. Wywalczył tylko
rzuty wolne, kosmetyka parkietu, ostatnie minuty dzisiejszego spotkania. 57. minuta gry, Vive prowadzi jednym trafieniem. Wraca na boisko Krzysztof Lijewski, no heroizm, który warto, proszę Państwa, zapamiętać. Bombacz do Jureckiego, ten przez środek! Cała sportowa złość chyba eksplodowała w tym rzucie, ale był to rzut niecelny. Rusza Gilberto Duarte, pięknie to zrobił Portugalczyk, no i remis po 23. No pięknie to zrobił i właśnie zrobił 2 w jednym. Nie dość, że trafił po raz 23 do kieleckiej bramki, to wyrzucił na 2 minuty Piotra Krapkowskiego. To są chyba trzecia kara tego zawodnika, więc tak przewidywał Robert Lis w przerwie meczu w studiu, że jeszcze czerwona kartka będzie użyta i rzeczywiście... No tutaj oba eksperci Piotrek, byli zgodni, no Piotrek to Mekosiński powiedział, że to kwestia czasu. Piotrek już tego meczu kontynuować nie będzie, no i Wiślacy, nie dość, że jest ten upragniony remis na troszkę ponad 3 minuty do końca regulaminowego czasu gry, to jeszcze grają w przewadze jednego zawodnika. Ale Piotr Chrapkowski przybił piątkę z Milianem Puszycą. Państwo tego nie widzą. Oni siedzą za jedną z bramek. Tam już wielkich, negatywnych emocji nie ma. Całe szczęście. Emocje mamy na parkiecie. Emocje sportowe. Bombacz. No w ostatnich tygodniach Słoweniec bawi się w piłkę ręczną. Zachwyca talentem, ale tym razem zachwycił Michał Daszek. Co za akcja. A co za odpowiedź nawciarzy? No te popisy indywidualne pokazują, że nie tylko zespół, ale te indywidualności też mają kapitalne znaczenie. Proszę zwrócić uwagę, to co zrobił Bombacz na jednym kroku, ta zmiana kierunku, niesamowicie. No a potem Michał Daszek. My już tego typu akcje w jego wykonaniu pamiętamy. Gra było wtedy w koszulce z orzełkiem na piersi, ale potrafi to Michał robić doskonale. Świętował z niebieską ścianą kibiców Orlenu Wisły Płock, którzy w drugiej połowie patrzą z góry na bramkę Vive Tauronu. Grają goście, Bombacz, Jurecki, Lijewski w drugiej linii. Grają z pustą bramką w tej akcji jeszcze przez ponad minutę. Vive w osłabieniu, Jurecki nad bramką. Rusza Duarte. Duarte do skrzydła, Daszek z pozycji, nie ma bramki, Sławomir Szmal, pan Sławomir Szmal. No zasługuje dzisiaj Sławek naprawdę na, no nawet bym pokusił się na małe piwo po tym spotkaniu od kolegów, uratował skórę swojemu zespołowi już naprawdę nie raz, no a w tej sytuacji to Michał Daszek chyba będzie śnił nie raz. Miał idealne wyczyszczone pole, miał wszystko to, co pewnie wykorzystuje, 10-10 na treningu, tym razem nie wpadło. Jurecki do Lijewskiego. Aktywnie, bardzo aktywnie w defensywie nawciarze, Rakoca złapał Michała Jureckiego. Zatrzymany czas, sędziowie uspokajają emocje. Do końca spotkania niewiele ponad 90 sekund. Znaczy tutaj ciekaw jestem, czy sędziowie uspokajali, czy zawodnicy sędziów, żeby nie pokazywali 2 minut, bo i Rakoca i Michał Jurecki pokazywali, że absolutnie nie było tam faulu. Sztlek, rzut karny. No tak to ocenili sędziowie. Ale wydaje mi się, że tutaj był po prostu faul w ataku i tak to powinno chyba się rozstrzygnąć. Raz jeszcze patrzymy na powtórkę. Zwracamy honor arbitrom. Daszek no zdążył Michał się ustawić, to absolutnie tak, ale zabrakło dosłownie tych kilku centymetrów część stopy Michała w polu bramkowym i chyba to jest jedyny powód, za który został podyktowany rzut karny. No i znów Marcin Wichary, Tobias Reichmann. Ucichła na moment Orlen Arena, ale zaraz pewnie znowu eksploduje, bo Wisła będzie walczyła o doprowadzenie do remisu. Już w pełnym składzie zawodnicy Mistrzów Polski. Zmienił Adam Wiśniewski, wrócił na boisko Tarabochia. Jest Żytnikow. No i mają Wiślacy, gry. Mają Wiślacy minutę na to, aby skonstruować ostatni atak pozycyjny. De Toledo do Żytnikowa, Thiago Rocha.
Żytnikow, Deto, Ledo, z kozłem Brazylijczyk popracował w defensywie Krzysztof Lijewski. Iskrzy między panami od początku spotkania, od tego brutalnego wejścia Brazylijczyka. Przypominamy, to po jego zagraniu Krzysztof Lijewski musiał być opatrywany. Dwie minuty dla José de Toledo, o ile dobrze dostrzegliśmy z naszej pozycji. Ale będzie to podwójne wykluczenie i tak jak powiedziałeś, Brazylijczyk, ale też Krzysiek Lijewski zostanie odesłany na ławkę za tą dyskusję. No chyba bardziej za to sprowokowanie całej tej sytuacji, gdzie zeszły się dwa zespoły, ale w międzyczasie też Piotrek Przybecki, szkoleniowiec Wisły, położył ten zielony kartonik, prosząc o czas. I Timo decyduje, co jest grane. Puśćcie, ale puśćcie piłę i dopiero zagrajcie, dobra? W ostatnich latach sprawa złotego medalu Mistrzostw Polski rozstrzygała się między miastem Płock i między miastem Kielce. W 2011 roku triumfowała Wisła, ale potem rządziło, dominowało Vivę. Od 2011 roku Wisła wygrała w finałach tylko jeden mecz w roku 2014. Dzisiejsze spotkanie być może zakończy się remisem. Na razie to Kielczanie na prowadzeniu, ale trwa akcja Wisły Płock. Żytnikow do skrzydła, Daszek nie miał szans, żeby zakończyć akcję rzutem. Żytnikow przekłada piłkę nad Agina Galdę. Pozostaje kilkanaście sekund do zakończenia tego spotkania. Czas trudnych decyzji. Żytnikow odbija szmal. Jeszcze walczy Tiago Rosza. Tarabochia, szalona końcówka. Zatrzymany zegar. Dwie minuty długo, dla długo Mariusza Jurkiewicza. Akcja trwała, dużo czasu uciekło, ale się wybronili Wiślacy. Po tym rzucie Żytnikowa dobrze interweniował Sławek, powalczył Rosza o piłkę i tutaj już ratował całą sytuację Mariusz Jurkiewicz. On też teraz wyrzucony na ławkę kar. Będzie luźniej na boisku, ale bardzo mało czasu do końca. Minut 59:56. Tyle pokazuje tablica wyników w Orlen Arenie. Kilka sekund nadziei ekipy gospodarzy. No tak na chłodno analizując, to jest rozpoczęcie, potem dwa podania i musi paść rzut. No pytanie, czy to będzie jednak przez środek, czy jednak któryś ze skrzydłowych tutaj zdobędzie tą upragnioną bramkę na remis. Wydaje mi się, że to będzie Żytnikow. Chcieli grać w rzutkę w takim momencie. Chcieli zagrać jedną z najpiękniejszych akcji w piłce ręcznej. Nie udało się. Vive Tauron wygrywa 25-24.